Ja bardzo dziękuję, że Pani tutaj to wspomina do mnie w Rzeszów, bo to jest dobry prognostyk na przyszłość, że ewentualnie w czasie, że będziemy tutaj w Rzeszowie, to będzie Pani nas mocno wspierać. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście u nas warunki są takie, jakie były w Koziarni, czy praktycznie urodzające wszystkiemu. Ale proszę Panią, Pani, podawaliśmy Pani tutaj tą informację dokładnie, to jest po przetargu wszystko, niech Pani nie mówi o jakich kwotach właśnie nie wiadomo skąd, bo tu jest podane dokładnie, jaka jest kwota właśnie budowy tej świetlicy. Proszę Panią, Pani mówi 900 tysięcy, to jest kwota 794 765 zł. Gdzie ta 130 tysięcy? Przecież to dzisiaj było podawane. Wkład własny, dofinansowanie Unii jest rzeczywiście 312 tysięcy 519. VAT-u jest 139 tysięcy 460 zł. Także ten wkład własny wychodzi ponad 300 tysięcy. Tutaj Pani nie powiedzie, że nie ma rozbitu. $343,059. Czy o takich kwotach należy mówić? Nie, właśnie o jakichś tam 900 tysięcy, 2 miliona. To, no bo to trzeba podawać rzetelne te informacje, a nie wiem, skąd Pani to wzięła. Zwłaszcza, że była podawana na komisjach, dokładnie. Pani o to pytała. Ja mam jeszcze jedno słowo. Ale jeszcze właśnie dokończę. Jeszcze na dodatek, to jesteście Państwo naturalni, to też jest w spadku po poprzedniej Radzie, mojej naturalnej też decyzji, poprzednia Rada, co podjęła taką uchwałę właśnie o budowie. Myśmy musieli, żeby móc budować, musieliśmy mieć przyrzeczone środki finansowe. No to już jest rozstrzygnięty przetarg, jest budowa w trakcie. No w tej chwili możemy mówić, czy jest, możemy się spierać, czy jest za duża, czy jest za mała, czy za duża. Ja tylko podam przykład Górki Bielińskiej, gdzie jeszcze większa remiza doskonale funkcjonuje i naprawdę tam się dzieją. Gdzieś blisko śmieci, blisko śmieci. Też się widziało, że ktoś mówi, że jest kula dotycząca do tej jajka. My się wiemy, że jest, no nie jest tak do końca. I teraz co mamy ze blisko zamknąć? Ileś ludzi ma pracę? Tabor sprzętu, pan prezes może powiedzieć. Pamiętamy, jak ciągnik z przyczepami do hamulców jeździł, bo sam byłem świadkiem wypadku, gdy spadł tam z góry. Dzisiaj są śmieciarki, jest sprzęt, jest koparka i gospodarka potrafi wchodzić na inwestycje i przetargi wygrywać i pracę. I się wydaje, że jest taka świetlana wizja wszystkiego, a pojęcia trochę mówię, że jest wizja tego. Później czas pokazuje, że on różnie dobywa. Miejmy nadzieję, że Koziarni, tam wiem, że jest koło gospodyń działa i w jednej miejscowości jest straż, myślę, że pustka nie jest tam, no ale ja dam przykład taki z podosiedli urbańskich, gdzie sam pochodzę. Była kiedyś remiza, coś się działo i była taka okazja też parę groszy jej zdobyć. Wybudowaliśmy część jeszcze socjalną i garażę i w tej chwili powiem, że ci ludzie, którzy tam wyprzali się bez wesela, a już jest sala za mała. No i teraz w tej chwili nas nie stać. A gdybyśmy to rady postawili jeszcze większą, myślę, że dzisiaj ten dochód byłby jeszcze. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja może tylko dodam jeszcze w tej sprawie. Ponad 10 tysięcy było wkładu własnego, ponieważ nie można było odliczyć VAT-u. Też to było tylko remont tej świetlicy, nie budowa, po prostu remont. Proszę bardzo, jakieś pytania? Ja Panie Przewodniczący, żeby tym zastępnie wyciągnąć, więc jeszcze powiem tak, że po co jesteśmy tutaj, żeby dedykować, żeby przemyśleć, pomyśleć i mówić. Przede wszystkim mówić, bo dialog prowadzi, prawda, do prawdy może, prawda, a nie rozumiem, dlaczego na przykład miałabym wypowiedzieć swojej opinii, skoro tak myślę. No to dobrze. Każdy ma swoją rację i każdy powinien mówić głośno, prawda? Ale już odgórnie nie przekreślać kogoś. No.
tych dwa milczenia. Nie, ja też, co pani mówi, także coś mi dzieje z panem wójcie na zbraniach wywolu sowieckim. Też nieraz mówiłem, że najlepiej właśnie przychodzić na swoje wybory sowieckie na zebranie, tam sobie powiedzieć, a nie przy tej przysługowej bitce z piwem. To później to się oddźwięk jest bardzo zły, bo ktoś coś powie, coś powtórzy, goda i jak to przysługowe zimie się widzę. Proszę bardzo, ktoś jeszcze chce zabrać głos. Proszę pan radny szukać. Odnośnie budowy świetlicy czy świetlicy, że za duża czy za mała. Ja jeszcze nie widziałem nikogo, żeby w tych czasach, jak dzisiaj budował dom, postawił sobie tylko kuchnię z pokojem, a ubikacji zapomniałem. Według mnie z czasem będzie ta świetlica za mała. A po pierwsze, musi być kuchnia, zaplecze kuchenne, musi być jakaś chłodnia, a na to są pomieszczenia potrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla niepełnosprawnych. Same łazienki dla niepełnosprawnych, ile zajmują. Proszę bardzo, wiecie. Zabranie głosu gdzieś. Ktoś jest z radnych sołtysów, z małych sołtysów. Odważnie, proszę bardzo. Ja jeszcze mam takie pytanie, może do wójta, trzeba się uczyć do dyrektora drugi, to jest akurat prawo wojewódzka. Bo akurat pracuje w ośrodku i jest apteka naprzeciw i ci ludzie zjednają się z tego ośrodka na gminie, wtedy do apteki gonią, do banku są urzędnicy urzędu gminy i jest to łamane do prawa, jest linia ciągła. Czy jest możliwość tutaj przejścia do pieszych pojazdowania? Nie, no Państwa, nie jest to możliwe z tego względu, że te przepisy określają wewnętrzne przejście, przejście właśnie tutaj, to jedno już jest przejście blisko, także tutaj nie ma możliwości, że tego drugiego przejścia się nie ma. Ale odnośnie jeszcze Pani Przewodniczący, jeszcze drogę, to też jeszcze może podam tylko te informacje, że podjęłem takie intensywne działania do tego, żeby ta droga wojewódzka 863, żeby ona była modernizowana razem tutaj z drogą 861, która jest na liście indykatywnej, połączona właśnie z drogą krajową S19. Ona prowadzi tutaj do węzła to w górze. Jest jakby przychylność troszeczkę do tego, żeby wydłużyć tutaj o tym jakiś to ma 10, przynajmniej nie wiem, czy to do granicy gminy, czy to będzie tylko do tego skrzyżowania właśnie z drogą powiatową w kierunku właśnie Leżańska, ale zależałoby mi tutaj, żeby naturalnie nie tylko nie, bo to występujemy razem z burmistrzem Drochowskim, podjęliśmy te działania właśnie, żeby ta droga została uwzględniona właśnie, bo ona była w strategii rozwoju ściany wschodniej, niestety wypadła tych list indykatywnych. Próbujemy właśnie coś zrobić, żeby ona miała szansę na modernizację. Dziękuję bardzo. Dyrektor Siekierczyk, dla Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja tylko bardzo krótko mam prośbę do Państwa, żebyście Państwo, nasz mam problem z przekazaniem tej książki do mieszkańców, bo drukarnia, po prostu pojawiły się problemy z drukarnią. W tej chwili dzisiaj przyjedzie mi cały już skład i mogę tę książkę wydać. Z tym, że jestem zobowiązany tymi wymaganiami projektowymi do tego, żeby to było potwierdzone odbiór indywidualnie przez każdego mieszkańca z jednego z domów. W związku z tym proszę o takich rozmowach różnych gdzieś tam rozgłaszać jeszcze, że już można się no niestety pofatygować. Ja też wychodziłem z różnymi ofertami, jeździliśmy po wioskach, dałem możliwość wpisania się na listę, żeby niejako to dostarczyli. Teraz no niestety każdy, kto chce, to musi potem książkę się do szkoły zgłosić. I chciałbym, żeby Państwo też po swoich znajomych, takich osobach, które rzeczywiście ta książka się nie zmarnuje, jakbyś może dali znać, żeby ludzie się pojawili, bo też nie chciałbym tego ciągnąć nie wiadomo do nieskończoności i uważam, że taki termin graniczny to jest połowa marca i zamykam sprawę, więc nie będę
rozdysponuje to innym osobom, które chcą te książki mieć. Także w pierwszej kolejności do każdego domu, także proszę, zarówno Państwo są też, jak i Państwa radni, żeby pomóc mi. Dziękuję. Panie dyrektorze, mam pytanie, czy jest możliwość, żeby dać listy książki? Które... Nie ma takiej możliwości. To by usprawniło mnie, jak mamy się dziś odradzać. Ja tylko chciałam zapytać o ten kawałeczek drogi, który jest tutaj, ten cyfel. To jest chyba pana Marzeckiego. Okej, okay. Jak od przedszkola się wychodzi. I idzie się do Tarnogrodzkiej. Po prostu tutaj trafia na samochodzie, to trzeba uciekać, a nie ma gdzie. Jak tutaj kupił teraz pan chyba Franek Graf, tak? I jest taki ten, taki jest kawałeczek tego przesmyku, że po prostu tutaj jak jedzie coś, nawet żeby ktoś szedł lewą stroną, to w ogóle coś, coś no tam jest tragedia. Nie mogę jeszcze nic informacji. Chwała się Panie Boże. Nie potrącił. Ja przepraszam. Ja mówiłem o tej drodze. To jest ta właśnie droga 863. Czyli ona biegnie od Kopek, przez Krzeszów, do granicy Krzeszanowa właśnie, ale to przynajmniej jest tam do granicy województwa, później województwo lubelskie i dalej właśnie później znowu wchodzi województwo podkarpackie do Krzeszanowa. Ta droga, ja się już staram od 10 lat o rozwiązanie tutaj tego problemu skrzyżowania właśnie w Krzeszowie. Powstała już nawet, były na dwie koncepcje budowy ronda w Krzeszowie, które by rozwiązały problem tego skrzyżowania, nie tylko problem tego kawałka. Zarząd dróg podkarpackich, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał koncepcję przebudowy tej drogi. Koncepcja piękna z przebudową mostu, budową ronda, ciąg rowerowy pieszy, chodniki, poszerzenie drogi. Piękna sprawa. Zresztą to było w tamtym roku, było to w gazecie, podawane te informacje, w gazetach, w mediach. Droga była uwzględniona w programie indykatywnym rozwoju ścianem wschodnich, na strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Dokładnie tak to było. A akurat w programie rozwoju ścianem wschodnich. Niestety, to jeszcze gdy był pan marszałek Kolewiński, trochę pilnował tutaj tej sprawy, razem z panią dr Lidią Błądek, która też wspomagała właśnie tutaj i ten, ta droga, jeżeli powiem tak, jeżeli ona wypadnie, nie załapie się, bo dzisiaj te programy w ramach RPO, czy to nie ma za dużo środków no nawet na te drogi wojewódzkie. Ja byłem, rozmawiałem z dyrektorem Maternią, no oni mają naprawdę takie odcinki, gdzie jest ruch, 10 tysięcy pojazdów na dobę i na pewno środki będą kierować przede wszystkim na modernizację takich dróg. Tutaj jest u nas 3000 pojazdów, 3200, jeżeli nie pamiętam dokładnie, pojazdów na dobę. Czyli jest to ruch średni, poniżej średniego nawet. Dlatego ta droga nie jest uwzględniana właśnie wypadła może też z różnych względów właśnie, może też jest względem tego typu, że trochę Ukraina straciła na znaczeniu właśnie rozwoju tej ściany wschodniej. I podjęliśmy tutaj działanie, podjęliśmy działania właśnie z panem burmistrzem Grochowskim, zaangażowanego również. Rozmawialiśmy w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektorem Departamentu Dróg. On się przychyla właśnie o wydłużenie po prostu tego odcinka, przynajmniej tutaj, tak jak mówiłem, tego skrzyżowania tam z drogą, tą powiatową na Krzeszów Don. Bo raczej nie widzi możliwości, żeby to ciągnąć dalej, na przykład do granicy gminy. Ale myśmy takie pismo napisali, żeby uwzględnili do granicy województwa tutaj podkarpackiego. Czyli tam jest jeszcze jest teren Chorołówki, które wchodziło. Gminy Chorołówka też łączy się. Pod nami. Rozmawiałem już tutaj z panami terzastami z tego terenu, z panią senator Zawiatowską, z panem
Wołjuchem, tutaj z panią doktor Lidią Błądek, ona też stosowała pismo nawet tutaj uwzględnienie jeszcze raz tej drogi do właśnie tutaj do ściany wschodniej. Jeżeli będzie poparcie tutaj parlamentarzystów i odpowiednich osób, to myślę, że jest szansa na modernizację tego. Wtedy wyrobę Krzeszowy. Alternatywa jest taką też, żeby gmina wykonała za własne środki finansowe dokumentację techniczną na wykonanie ronda w Krzeszowie. Ale tam nas na to nie stać, bo tu w grę wchodzą wykupy gruntów, wywłaszczenia, no bo to pewnie byłoby kłopot właśnie ze ustawą. No i dokumentacja ona też byłaby bardzo droga, dlatego nie podejmujemy nawet teraz takiego tematu, żeby gmina finansowała dokumentację na budowę ronda w Krzeszowie. Musimy po prostu walczyć inaczej i takie próby zostały podjęte. Dziękuję panu widzowi. Są jeszcze jakieś pytania, informacje? Ja chciałem powiedzieć, pani radny i panu radnym, co on doświadczył, jak chodzi na rok 2014. Jest trzeba do końca kwietnia, ale nie. Wczoraj ma taką chwilę. Jeśli nie ma więcej pytań, Wysoka Rado, zamykam. A koncepcję zwykłą. Dziękuję za przybycie wszystkim.